Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj lekcja przeznaczona dla klas siódmych. Lekcja o bardzo interesującym kompozytorze. Urodził się klasykiem, a umarł jako romantyk. Miał być tym, który przejmie ducha Mozarta z rąk Haydna. Mowa oczywiście o Ludwiku van Beethovenie. Uczniowie ze szkoły w Nowej Wsi, których uczę, wiedzą, że nie lubię o kompozytorach opowiadać jako wyłącznie o twórcach muzyki, lecz jako o ludziach, którzy mieli pewne koleje swego losu, którzy mieli swoje emocje, uczucia i zachowania czasami wcale nie przystające sławnej osobie. Taka również będzie ta lekcja. A więc zaczynajmy. Ludwik van Beethoven urodził się w 1770 roku w Bonn. Znamy datę jego chrztu, to był 17 grudnia. Sam Beethoven twierdził, że urodził się 15 grudnia, jednak wiemy, że raczej jest to nieprawda. Hipotetycznie możemy wywnioskować, że data jego urodzenia to 16 lub 17 grudnia. Skąd to wiemy? W tamtych czasach w kościele niemieckim był taki zwyczaj i wymaganie, aby dzieci chrzczono nie później niż 24 godziny po urodzeniu. Zatem z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że Beethoven urodził się 16 bądź 17 grudnia, do której to daty ja się osobiście bardzo przywiązuję, bo sama mam urodziny w tym samym czasie. Beethoven pochodził z niezwykle muzykalnej rodziny. Ojciec i dziadek byli śpiewakami na dworze elektora w Kolonii. Mały Beethoven grał na fortepianie, na organach i na skrzypcach. Jego ojciec bardzo wcześnie zauważył talent swojego syna i próbował z niego zrobić drugiego Mozarta, a więc genialne, cudowne dziecko. W tym celu odmładzał Beethovena i podawał jako datę jego urodzenia 1772 rok. W zasadzie nie wiadomo po co, ponieważ Beethovena wcale nie trzeba było odmładzać, aby był cudownym dzieckiem, ponieważ już mając lat 7 dał pierwszy koncert, a w wieku lat 12 zaczął komponować. Swoim kompozycjom nadawał dosyć interesujące tytuły. Mianowicie napisał chociażby elegię dla martwego pudla. Po śmierci matki Beethoven nie miał łatwego życia, ponieważ musiał bardzo szybko dorosnąć i zaopiekować się dwoma młodszymi braćmi ze względu na chorobę alkoholową swojego ojca. Kiedy matka Beethovena zmarła, ojciec tak bardzo zagłębił się w rozpaczy i w swojej chorobie alkoholowej, że przestał pracować. Mimo wszystko arcyksiąże był na tyle łaskawy, że wypłacał połowę pensji ojca Beethovena, mimo tego, że ten nie pracował, do rąk własnych Ludwikowi, aby ojciec nie przeznaczył tej kwoty na alkohol. W 1792 roku postanowił Beethoven wyjechać do Wiednia, w końcu to stolica europejska, stolica muzyki. Tam tworzyli Haydn, tworzył tam Mozart. W związku z tym i Beethoven właśnie postanowił się do Wiednia udać. I tam został uczniem Józefa Haydna. Pisał oczywiście kompozycje w stylu klasycyzmu wiedeńskiego. Nie chciał pracować na dworze, ani książęcym, ani arcyksiążęcym. Chciał być wolnym muzykiem, zupełnie inaczej niż Haydn, który, jak pamiętacie, cenił sobie bardzo pracę na dworze i stałą posadę, z którą się to wiązało. Natomiast Beethoven chciał być wolnym muzykiem, a wspierali go bogaci, zamożni mecenasi wiedeńscy. Zarabiał również na publikacji swoich dzieł. Już w 1800 roku za sprawą swoich dwóch pierwszych symfonii, trzech koncertów fortepianowych oraz dwóch słynnych sonat, Patetycznej i Księżycowej, stał się czołowym kompozytorem młodego pokolenia. Thank you.
właśnie początek Sonaty Księżycowej Beethovena, jednego z najczęściej wykorzystywanych dzieł muzyki poważnej w popkulturze. Ten fragment usłyszymy nie tylko w kreskówkach, w serialach, w filmach, ale również w licznych grach komputerowych. Utwór ten został napisany dla pierwszej wielkiej miłości Beethovena, jego 17-letniej uczennicy. Ale o miłościach i kobietach w życiu Beethovena jeszcze za chwilkę. W 1802 roku rozpoczyna się wielka tragedia kompozytora. Zaczyna głuchnąć. Chwilowo wydaje mu się, że to taka przejściowa sytuacja. Jednak kiedy jego stan zamiast się poprawiać, pogarsza się, a choroba postępuje, Beethoven załamuje się. Ma myśli samobójcze, boi się, że jego kariera i życie właściwie się skończyły. Jednak kiedy próbuje komponować, okazuje się, że nadal wychodzi mu to znakomicie. Było to możliwe dzięki temu, że Beethoven miał słuch absolutny. To znaczy, że nie potrzebował instrumentu do tego, aby komponować, nie musiał grać sobie tego, co chciał napisać, nie musiał tego później usłyszeć, ponieważ wszystkie melodie, dźwięki, współbrzmienia słyszał w swojej głowie, nawet te współbrzmienia symfoniczne. Po jakimś czasie stwierdził, że choroba nie tylko go nie ograniczyła, ale wręcz odwrotnie, stała się dla niego dobrodziejstwem, ponieważ przestał zwracać uwagę na wszelkie ograniczenia, które budziły się w nim, wątpliwości, które się w nim budziły, kiedy jego dzieła były wykonywane i bał się, że będą zbyt trudne w odbiorze dla słuchaczy klasycznych, przyzwyczajonych do muzyki klasycznej. Od tej pory jego twórczość jeszcze bardziej się rozwinęła, ponieważ kompozytor zwracał już uwagę tylko i wyłącznie na to, co rodzi się w jego głowie i jak będą odbierać to następne pokolenia. Z tego właśnie czasu, kiedy choroba zaczęła postępować, z lat 1804-1808, pochodzi Symfonia Piąta, zwana Symfonią Losu. To była symfonia, która stanowiła krok milowy w życiu i twórczości Beethovena. Te 8 nut, które rozpoczynają Symfonię Losu, to najbardziej rozpoznawalny motyw w historii muzyki. I potem same smyczki. Te 8 najbardziej rozpoznawalnych nut, motyw losu znajdziemy nie tylko w filmach, serialach, kreskówkach, ale również chociażby w reklamach. Bardzo często motyw ten się pojawia. Dlaczego nazywamy Symfonię Piątą Symfonią Losu i motyw złożony z 8 dźwięków również nazywamy motywem losu? Beethoven podobno miał powiedzieć, że tak właśnie los puka do naszych drzwi. I stąd nazwa zarówno motywu, jak i symfonii. Nie tylko z powodu choroby, Beethoven miał ciężki charakter. Źle traktował innych ludzi, prawdopodobnie mawiano, że odziedziczył charakter po ojcu. Był człowiekiem impulsywnym, szorstkim, nieprzyjemnym w obyciu. Łamał konwenanse, nie lubił stosować się do zasad etykiety. Równie źle traktował niestety muzyków z nim współpracujących, a kiedy głuchł, tym bardziej denerwowała go konieczność tłumaczenia zawiłości własnych utworów, mimo iż wiedział, że muzykowi klasycznemu często trudno wykonać to, co sam Beethoven napisał. Może też właśnie z powodu tego trudnego charakteru Beethoven nigdy się nie ożenił. Owszem, miewał romanse liczne, wiele kobiet się nim interesowało, a i on interesował się wieloma kobietami. Głównie jednak, ponieważ obracał się w kręgach arystokratycznych, takimi właśnie kobietami się interesował. Z kolei on sam był dość niskiego urodzenia, w związku z tym o żadnym ślubie nie mogło być mowy ze względu na mezalians, niskie urodzenie Beethovena. Gdybyśmy przeanalizowali teksty jego 80 pieśni, zauważymy, że stanowią one jakby dziennik czy też pamiętnik
uczuciowego życia Beethovena. Jest w nich mnóstwo tęsknoty, pragnienia miłości i wizji przyszłej ukochanej. Niestety nigdy miało się Beethovenowi nie ziścić pragnienie posiadania żony czy też partnerki na stałe. Poza młodzieńczą miłością, tą do uczennicy, o której mówiłam wcześniej, w życiu Beethovena zapisały się szczególnie jeszcze trzy kobiety. Najsłynniejszy utwór fortepianowy Beethovena to oczywiście Dla Elizy, którego fragment przed chwilą usłyszeliście. Nie wiadomo do końca, komu dedykowany był ten utwór, z myślą o której kobiecie Beethoven go napisał. Podejrzewa się, że adresatką była Teresa Malfatti, córka wiedeńskiego lekarza, ponieważ napisanie tego utworu zbiega się z datą oświadczyn Beethovena. Oświadczył się bowiem w 1810 roku. Niestety jego oświadczyny zostały odrzucone, a 6 lat później Teresa wyszła za innego mężczyznę. Mogła być również adresatką tego pięknego utworu śpiewaczka Elisabeth Roquel. Niestety nie mamy niczego, co mogłoby nam całkowicie potwierdzić tę tezę. Ale jest jeszcze i pewna trzecia teza, która jednocześnie owiana jest największą tajemnicą i stanowi największą zagadkę życia Beethovena. Możliwe, że była to najbardziej tajemnicza postać, postać nieśmiertelnej ukochanej. Nie wiemy, kim była ta kobieta, natomiast Beethoven napisał do niej niezwykle płomienny list, zatytułowany właśnie Do nieśmiertelnej ukochanej. Ten list znaleziono w jego szufladzie. On nie został zaadresowany ani wysłany. W związku z tym ciężko znaleźć osobę, do której był napisany, a w tej szufladzie znalazł się obok nigdy niewysłanego testamentu, listu testamentu, którego adresatami mieli być bracia Beethovena. Do tej pory badacze zastanawiają się, istnieją różne przypuszczenia, kim była owa nieśmiertelna, ukochana Beethovena. Ale żeby Beethoven nie stanowił dla nas tylko obrazu mężczyzny zakochanego, romantycznego, trzeba wspomnieć, że był również niezwykle zaciętą osobą. Prowadził przez lata sądową walkę ze swoją bratową o opiekę nad synem swego brata. Ta walka była niezwykle wyczerpująca. Twierdził, że kobieta nie nadaje się do opieki nad dzieckiem, ponieważ jest osobą rozwiązłą, nieodpowiedzialną i natychmiast powinno się prawa do opieki nad bratankiem przyznać właśnie Ludwikowi. Kiedy nad opiekuńczością i swoją impulsywnością, potrzebą kontroli, zmanipulował i osaczył bratanka Beethoven, chłopak próbował popełnić samobójstwo. Mimo że wydaje się, że Beethoven miał jak najwięcej dobrych chęci, nie nadawał się po prostu do wychowywania młodego człowieka. To był czas, w którym Beethoven zdecydowanie mniej komponował, dlatego że całą swoją energię poświęcał wychowaniu bratanka, co jak widać nie szło mu najlepiej. W 1808 roku otrzymał bardzo intratną propozycję pracy na dworze Westfalii. Jednak przerażeni mecenasi, którzy na stałe opiekowali się Beethovenem w Wiedniu, postanowili, można powiedzieć, że zrobić zrzutkę
na stałą roczną pensję dla Beethovena. Przebili ofertę z Westfalii i Beethoven zgodził się na ich propozycję. Pozostał w Wiedniu, pobierając odtąd coroczną pensję. Oczywiście był doceniany nie tylko przez mecenasów kultury i sztuki, został również członkiem Szwedzkiej Akademii Nauk. Od Ludwika XVIII otrzymał złoty medal za Missa Solemnis de Dur op. 123. Całe życie cierpiał na różne choroby, w tym choroby jelit. Był leczony przez swojego lekarza między innymi okładami z ołowiu w miejscach, gdzie ściągano mu wodę z brzucha. Tam właśnie lekarz nakładał mu owe okłady z ołowiu, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Do problemów, które Beethoven miewał ze zdrowiem na co dzień, można powiedzieć, doszła jeszcze właśnie puchlina wodna brzucha, marskość wątroby. To wszystko razem, dodatkowo ze złym leczeniem, spowodowało, że Beethoven przedwcześnie zmarł. Zmarł, jak się wydaje, badaczom współczesnym, na ołowicę. Było to 26 marca 1827 roku o godzinie 17:45. Co do ostatnich słów wypowiedzianych przez Beethovena, mamy aż trzy różne przekazy. Wszystkie jednak mówią, że jego ostatnim gestem było uniesienie zaciśniętej pięści w górę. Jedne źródła informują, że ostatnimi słowami Beethovena było klaszczcie przyjaciele, komedia skończona. Jakże pasowały te sarkastyczne słowa do postaci Beethovena? Jednak inni badacze podają, że na łożu śmierci Beethoven dowiedział się, że właśnie przywieziono, doszła dostawa wina z jego miejsca urodzenia. I miał wówczas powiedzieć: szkoda, szkoda, za późno. Natomiast trzecia hipoteza mówi, że jego ostatnimi słowami było: w niebie będę słyszał. I miały się te słowa odnosić do burzy, która rozpętała się w godzinach śmierci Beethovena. Na pogrzeb przyszło 20 tysięcy Wiedeńczyków, co stanowiło 1/10 aż społeczności tego miasta. Pierwotnie pochowano go na cmentarzu Friedhof w Wiedniu, ale w 1888 roku szczątki kompozytora przeniesiono na nowy cmentarz centralny, również w Wiedniu. Tyle, jeżeli chodzi o życie Beethovena. Natomiast skąd jego geniusz? Dlaczego uważamy go za jednego z najwybitniejszych lub nawet najwybitniejszego twórcę muzyki poważnej? Zaliczamy go do trzech klasyków wiedeńskich, ale to nie do końca oddaje wszystko, co zrobił dla muzyki poważnej. Ponieważ jego największym dokonaniem było dokonanie przełomu romantycznego, czyli przeprowadzenie muzyki z doby klasycyzmu w dobę romantyzmu. Jak tego dokonał? Gdybyśmy mieli mówić najogólniej i w taki sposób dość przystępny, nie wgłębiając się w szczegóły jego dzieł, powiększył wolumen brzmienia i wprowadził nowe środki orkiestrowe. Między innymi pozwolił kotłom na prowadzenie melodii. Wprowadził treści pozamuzyczne i program literacki do utworów. Do tej pory, poza tekstami pieśni czy do utworów religijnych, muzyka była sztuką samą w sobie. Rozwinął klasyczne formy, przeobraził je w romantyczne. Niektórzy nazywają ten moment w muzyce erą Beethovena, jakby wyodrębniając moment jego dojrzałej twórczości z całej historii muzyki klasycznej, umiejscawiając erę Beethovena pomiędzy schyłkiem klasycyzmu a początkiem romantyzmu. Uprawiał niemal wszystkie gatunki muzyczne, a w każdym z nich dokonał przełomu. Napisał tylko 9 symfonii. Wydawałoby się, że to niewiele, biorąc pod uwagę, że Mozart napisał ich 41, a Haydn przecież aż 104. Lecz każda była krokiem milowym w historii muzyki. Przede wszystkim
zerwał ze sztywnym wzorcem cyklu sonatowego, który towarzyszył wszystkim do tej pory napisanym sonatom klasycznym. Wprowadził odniesienia pozamuzyczne. Na przykład Symfonia Eroica jest poświęcona Napoleonowi Bonaparte. Początkowo nawet była mu zadedykowana, jednakże Beethoven, zniechęcony dalszymi poczynaniami Napoleona, w geście pogardy usunął dedykację. Natomiast niewątpliwie Eroica miała opiewać czyny Napoleona Bonaparte. Wprowadził również program literacki. Posługiwał się odniesieniami do przyrody. W Symfonii Pastoralnej mamy fragment, który ma imitować brzmienie strumyka, a ostatnia część to po prostu burza. Wprowadził również integrację tematyczną wszystkich części symfonii. Nikt wcześniej tego nie zrobił w ten sposób, aby ten sam temat, ten sam motyw przewodni towarzyszył wszystkim częściom symfonii, jak właśnie ów temat Symfonii Piątej, czyli ten motyw losu w symfonii zwanej Symfonią Losu. Łącząc element wokalny z symfonicznym, Beethoven nadał kierunek w zasadzie dla całej twórczości symfonicznej XIX wieku. Mowa oczywiście o równie znanym dziele Beethovena, które aktualnie jest oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Wszyscy znacie ten motyw muzyczny. Oda do radości pochodzi z 9 symfonii Beethovena. Jest oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Beethoven stworzył ją do wiersza Schillera, jednak wykonywana jest jako hymn Unii Europejskiej w wersji instrumentalnej, w aranżacji na fortepian, instrumenty dęte i orkiestrę symfoniczną. Tej aranżacji dokonał Herbert von Karajan. Powodem usunięcia tekstu Schillera było to, że hymn Unii Europejskiej musi być w języku uniwersalnym. Stwierdzono więc, że nie ma bardziej uniwersalnego języka niż język muzyki. Natomiast tekst Ody do Radości, tekst napisany przez Schillera, jest znany wszystkim i towarzyszy jako motto wykonywanej w sposób instrumentalny Odzie do Radości Beethovena. A więc warto zapamiętać, że to właśnie Beethoven, właśnie w Odzie do Radości w 9 symfonii jako pierwszy do formy czysto instrumentalnej wprowadził chór. No i zostały nam ciekawostki z życia Beethovena. Wiecie już, że był uczniem Haydna, ale spotkał również Mozarta. Beethoven miał wówczas 17 lat. Mozart po tym spotkaniu miał powiedzieć, że jest to chłopiec, który niebawem zadziwi świat. Wiele racji było w tym stwierdzeniu Mozarta. Prawdopodobnie obaj z Haydnem zauważyli bardzo wcześnie, że Beethoven nie tylko przejmie po nich pałeczkę, ale również wyprowadzi muzykę na zupełnie nowe tory. Gdy w 1982 roku wynaleziono płytę CD, zastanawiano się, jaką powinna mieć objętość. Punktem odniesienia dla pojemności płyty CD stała się 9. Symfonia Beethovena. Chodziło o to, żeby można jej było wysłuchać w całości, bez potrzeby zmieniania płyty. Teraz już wiecie, dlaczego płyta CD ma pojemność 80 minut. Jego pierwszym biografem był przyjaciel. Najlepszy przyjaciel nazywał się Anton Schindler. Jednak to właśnie on wprowadził do biografii Beethovena wiele nieprawdziwych anegdot i zakłamań. Zapewne po to, aby ubarwić jego zdaniem jeszcze niewystarczająco kolorowe życie Beethovena, aby powiększyć swój udział i rolę w życiu kompozytora, a także po to, żeby ukryć pewne fakty i sytuacje z życia Beethovena, które i tak później wypłynęły w dziejach historii. Sądzono, że przyczyną głuchoty Beethovena mogła być pchła. Pchła, która przez ukąszenie zaraziła Beethovena tyfusem.
Do tej pory nie wiadomo do końca, czy jest to hipoteza prawdziwa. Skąd się jednak wziął ołów w organizmie kompozytora? Bo tak jak mówiłam, zmarł on na ołowicę. Wykonano pośmiertnie liczne badania. Badania pukla włosów Beethovena oraz kości. Z obu badań wynikły dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza taka, że stężenie ołowiu w organizmie Beethovena było 10-krotnie większe niż mogłoby być normalnie. Natomiast badanie kości wykazało, że mimo wszystko nie pod sam koniec życia Beethoven był tym ołowiem szczególnie nafaszerowany. Okazuje się, że gromadził ten ołów w swoim organizmie przez wiele, wiele lat. Skąd więc ołów w organizmie Beethovena? Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ale trzeba pamiętać, że w tamtych czasach naczynia, sztućce były wykonywane właśnie z ołowiu. Ponadto również wody lecznicze, które pił Beethoven, zawierały w sobie różne pierwiastki, między innymi ołów. I trzecia rzecz, która towarzyszyła Beethovenowi na co dzień, której dotykał, to była harmonika szklana. Instrument bardzo popularny w tamtym czasie. Moi uczniowie wiedzą, że był to instrument posądzany o różne straszne działania. W każdym razie do budowy harmoniki szklanej używano szkła ołowiowego. Kiedy Beethoven dotykał takiego instrumentu odpowiednio długo, wówczas wprowadzał do swojego organizmu kolejne dawki ołowiu. Wiemy ponadto, że trzeba było wilżyć palce, aby zagrać na harmonice. Możliwe, że po prostu Beethoven te palce mógł również oblizywać. I taka niekoniecznie przyjemna informacja, ciekawostka o Beethovenie, był on straszliwym bałaganiarzem. W jego domu walały się niepozmywane naczynia, resztki jedzenia, a po jego śmierci pod fortepianem znaleziono podobno nocnik pełen odchodów. I ostatnia ciekawostka, na którą szczególnie czekają uczniowie z klas siódmych ze szkoły w Nowej Wsi. Zeszyty konwersacyjne. Znaleziono ich 138, tyle zachowało się do naszych czasów. Stanowią wspaniałe źródło wiedzy, są zapisem rozmów Beethovena z osobami z otoczenia. Od czasów, kiedy zaczął głuchnąć, aż do końca życia. Część z tych zeszytów konwersacyjnych, wiemy, że na pewno ich było więcej, zniszczył niestety Anton Schindler. Jakie pobudki nim kierowały? Trudno powiedzieć. On sam twierdził, że zrobił to przez wzgląd na pamięć swojego zmarłego przyjaciela, aby chronić jego dobre imię. Zapewne jednak tak naprawdę chronił tylko swoje dobre imię. I z tego właśnie powodu, że były tam fakty i rozmowy niekoniecznie stawiające go w dobrym świetle, dlatego właśnie zniszczył część tych dzienników konwersacyjnych. Stanowią one niesamowite źródło wiedzy nie tylko o życiu Beethovena, ale przede wszystkim o jego psychice, o jego stosunku do innych osób, o tym, jak go traktowało otoczenie, a także stanowią fantastyczne źródło wiedzy o tym, jak wyglądało codzienne życie w Wiedniu w tamtych czasach. Można by porównać te zeszyty konwersacyjne do współczesnego Messengera, ponieważ stanowiły one krótkie rozmowy, krótkie wiadomości tekstowe wymieniane pomiędzy Beethovenem a osobami, z którymi chciał się porozumieć. I to w zasadzie już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że ta krótka lekcja zachęci Was do tego, aby posłuchać choć jednego dzieła tego wielkiego mistrza, jakim był Ludwig van Beethoven.